Sebastian Osiołek może być taki mały joker w talii trenera Marka Papszuna. W Lubinie strzelasz bramkę dającą remis, tutaj dajesz bramkę dającą zwycięstwo. No tak, no tak się złożyło, że akurat zmiany, które trener zrobił i Daniel i ja, dodaliśmy wartość dodatnią oczywiście, bo i Daniel asysta, ja bramka. Cieszę się z tego bardzo, że tym razem udało mi się strzelić bramkę na 3 punkty, nie no, tylko jeden. To był ważny mecz w kontekście poprzedniego z Koroną. Zresztą podobnie jak na początku sezonu, właśnie z Jagiellonią, wszyscy podkreślaliście, jak bardzo chcecie się zrehabilitować kibicom i dzisiaj to zrobiliście w świetnym stylu. Tak, właśnie tak jak mówisz, chcieliśmy się zrehabilitować, bo jakby nie było w tym wcześniejszym meczu, wypadliśmy bardzo przeciętnie i na pewno chcieliśmy zmazać tą plamę i udało nam się to, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Można też powiedzieć, że kolejny raz pokazujecie, że dobrze wam się gra z zespołami z góry tabeli. Możliwe, że tak jest, bo tak wychodzą wyniki, no ale wydaje mi się, że z każdym staramy się prezentować własny styl i tak było dzisiaj. Byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby strzelić tą bramkę i wygrać ten mecz. Myślisz, że to właśnie determinacja była kluczem do tego dzisiejszego zwycięstwa? Tak, mi się wydaje, że to jest klucz. Zawsze to będzie klucz, także musimy do tego dążyć, żeby nie zdarzały nam się mecze takie jak w Kielcach, a mieliśmy takie jak dzisiaj. Przed wami trudny tydzień, bo dwumecz z Krakowią, Puchar i Liga. Tym bardziej chyba fajnie jest podchodzić do tego tygodnia, mając kolejne 3 punkty na koncie. Jasne, bardzo ważne jest to, żeby złapać serię. Najlepiej oczywiście zwycięstwo serię. Także wydaje mi się, że już w czwartek mamy okazję, żeby kolejny raz zwyciężyć i mam nadzieję, że tak będzie.